Nie wrócę tu już. Nic. Proszę pani, pyszna. Ale czad. Jesteśmy jedynym stolikiem. W ogóle nie ma już smaku. Cześć, witajcie na kanale... O Jezu, głośno. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Vlog. Jestem w pociągu. Nie uwierzycie, ale właśnie jadę do Gdyni. Tylko po to, żeby się nażreć. Ale robię to nie tylko dla siebie, ale też robię to dla was, dlatego że będę sprawdzać najbardziej kultowe miejscówki w Gdyni i testować, czy zasługują na miano kultowych. Jedziemy około 3 godzin, pociąg łącznie opóźniony 25 minut, ale już dojeżdżamy i zaraz będzie pierwsza miejscówka, jeszcze może się uda przed zachodem słońca. I ta pierwsza miejscówka będzie czymś bardzo dziwnym, bo będzie w teorii pizzą, ale jednocześnie drożdżówką. Jest to fast food, więc ci z was, którzy lubią dobrze i szybko i chyba w miarę tanio zjeść, zobaczymy jak będą ceny, to może być miejsce dla was. Dobra wiadomość jest taka, wyszłam z pociągu i nie wieje tak bardzo jak myślałam, chociaż akurat teraz wyszłam na taką ulicę, że wieje. Ale jest i tak lepiej niż się spodziewałam. Kolejna dobra wiadomość, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie jak to jest wąsko. Koleś wyjeżdża właśnie tym autem. W każdym razie, tak wygląda to miejsce. Kurde, szkoda, że włączyłam kamerę. Pan właśnie przyjechał, powiedział, że bardzo lubi Gdyniankę. I ja powiedziałam, że właśnie przyjechałam przetestować. Ja akurat wyłączyłam kamerę. No więc słuchajcie, Gdynianka i Gdynianka, uwaga, to jest polska pizza, która podobno jest dokładnie taka sama od 30 lat. Czyli ludzie, którzy tutaj mieszkają, to ich rodzice jedli tą pizzę, oni jedli tą pizzę, więc ogólnie polska pizza, taka z czasów PRL-u. Jak widzicie w środku nie ma za dużo miejsc. Ja się nawet zastanawiałam, czy w ogóle to jest otwarte, bo wyglądało jakby nie było. Więc wchodźmy i sprawdźmy, jak smakuje polska pizza z drożdżówką. Mam takie pytanie, bo jestem tutaj pierwszy raz i słyszałam, że to jest taka mega epicka pizza, 30 lat ta sama. Jaką by pani polecała na pierwszy raz? Na pierwszy raz? No. Tak, lubię pani pieczarki, czy nie? Lubię bardzo. No to pieczarkowo wtedy. Pieczarki, troszkę cebulki i ser. Taka okay. Taka jest. Nie zupełnie serowa, a też nie zupełnie taka mieszana. Dobra, czyli na pierwszy jest najlepsza. Mm-hmm. To poproszę jedną pieczarkową i jedną serową. Tak, jedną serową. I to wszystko będzie. Tak. 37 zł. Jak widzicie, pani bardzo miła i bardzo pomocna. Oczywiście wszyscy w środku się patrzyli, co ona robi, dlaczego ona nagrywa, bo ogólnie w środku jest miejsce tylko dla 5 osób. Dostałam pikacz, pani była bardzo miła, poleciła mi na pierwszy rzut pieczarkową. Ja lubię pieczarki, więc się zgodziłam. I pani powiedziała, że dodatkowo ona tam polewa sosem już na miejscu, czyli tak jakby dodatkowy taki jakby ketchup, dodatkowy sos. Nie wiem jak to będzie, ale będę pilnować, żeby pokazać wam jak ona to robi. A na razie mam po prostu pikacz i czekam. A few minutes later. Jest pieczarkowa i tak, poprosimy z sosikiem i ze wszystkimi dodatkami. O, jest jako na chrupie. Mm-hmm. Ale czad. I to jest oregano? Majeranek i pieprz ziołowy. A. To, co się na pierwszy rzut różni, to, że jest mega gruba. I jest właśnie rzeczywiście taka bardziej buła. To jest taka jakby stara, ja mam wrażenie, jakby była taka stara trochę jak kiedyś w Pizzy Hut, była taka gruba, mega ta pizza. Okay. O, jest jak paruje, widzisz, jak paruje? Ale czad, dobra. Pierwszy gryz, bo już jestem mega głodna. Mega dobra. Mm-hmm. To nie za? Przede wszystkim to, co jest w ogóle różnicą, to, że jakby jest najpierw ser i dodatki, a dopiero na to dają sos. Kto tak robi? Jakby tak robi Gdynianka. Ja uważam, że to jest mega sztos, bo to jest trochę mi przypomina taką pizzę, jaką robiła w domu. Wiecie, że dużo, dużo nawalone i potem na to ketchup. I to jest mniej więcej to. Zobaczcie, jakie jest grube ciasto, ale to nie jest takie ciasto, które się... O, jest jak dużo ciasta, tylko to jest ciasto, które się je z mega przyjemnością i nie ma tych takich brzegów, co to się je zawsze wyrzuca, tylko są po prostu takie brzegi, które się chce zjeść. No i kosztowała ta chyba 18 czy 19 zł, zwykła serowa 17, więc to jest hit, naprawdę, ona jest tak dobra, super, to wszystko jest takie chrupiące, to jest takie mega puszyste, jest ser, jest w ogóle mnóstwo tego sosu. I widziałam, jak jeden z panów poprosił o tak, jakby mógł dostać jeszcze trochę więcej sosu. I ona normalnie wzięła i polała z tej łychy, super, serio. Gdynianka, jak najbardziej zasługuje na miano kultowego miejsca w Gdyni. To jest polska pizza. U nas jeszcze nie było amerykańskiej pizzy 30 lat temu, więc to jest taka pizza, którą oni sobie wymyślili. Mega, brawa. Już my myślę, że my tu siedzimy jak takie stare baby pod tą ścianą. I tak cały czas komentujemy, jak ktoś wchodzi. No, a co tam zamawia? O, jaką zimną pizzę pewnie. Mówię, czy to można zrobić? Przez to, że wszyscy to słyszą, co mówimy. Jakby... I tylko udają, że nie słyszą. Jeszcze jedną serową na zimno poproszę. Czyli można do pieczenia w domu. Zjadam pół pizzy
jestem najedzona, jakby zdana. Ale też w zasadzie jadłam w pociągu, natomiast byłam głodna, jak tu przyszłam. Pół pizzy i już nie jestem. Ty ile zjadasz na jedno posiedzenie? Całą? Potrafisz jeść całą? No, jak jestem tak mega głodna, to tak. To jest taka pizza? Gruba. Jakby w jednej pizzy macie dwie. Dwie pizze. No, bo są takie, jakbyście po prostu złączyli. O tak. Więc ogólnie podwójna pizza tu jest w formacie małym. I jak najbardziej uważam, że totalnie kultowe. Koniecznie musicie tu przyjść. Jakby ja jestem za... zauroczona, bo odjęło mi mózg. Zakochana w tym miejscu. To, co jeszcze na pewno zauważyłam, to to, słuchajcie, że non-stop tam są ludzie. Ktoś wchodzi albo wychodzi, jest kolejka, więc ogólnie dzieje się. Ludzie chcą tej pizzy tak samo jak ja teraz. Jak już tu będę następnym razem, to będę jej chciała równie mocno. Kolejna miejscówka będzie bardziej fancy. I jest to miejsce, które jest w zabytkowym budynku, w pałacyku. Knajpa, która jest inspirowana Alicją w Krainie Czarów. W sensie ogólnie to jest jakby hotel, ale ma swoją restaurację, która się nazywa, uwaga, Biały Królik. Oczywiście już jest ciemno, jest wieczór, przyszliśmy na kolację, więc zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Uwaga. Są piękne schody, dziwny żyrandol i chyba restauracja jest tam, ale nie jestem pewna. A nie, zaraz, tu jest napisane, że... I zobaczcie w ogóle. Zegarek. Już zostałyśmy wprowadzone i słuchajcie, już wam mówię, jak to wygląda, więc tutaj się wchodzi i są trzy sale takie główne i czasami jest otwarta czwarta, ale tutaj właśnie jest tak trochę bardziej fancy i tutaj ludzie tak trochę przychodzą, jak się, wiecie, dzieje coś fajnego, jak jest jakieś wydarzenie, bo na przykład teraz jesteśmy jedynym stolikiem. Mimo, że trzeba było rezerwować jakby, więc to jest takie dosyć ciekawe, natomiast jest tu dużo takich fajnych, delikatnych szczegółów. Nie widzę na razie, żeby to było takie mega Alicja w Krainie Czarów, ale ogólnie jest tutaj coś ciekawego. Jeszcze teraz wam pokażę kartę w ogóle. Na pierwszej stronie jest tutaj napisane, że Biały Królik to miejsce, gdzie rzeczywistość spotyka się z magią, zwłaszcza na talerzu. Serio, ocenimy to. To jest część menu, którą nam zasugerował pan, dlatego że tutaj jest a la carte, czyli wybieramy co chcemy, ale jest też menu degustacyjne i tutaj jest bardzo dużo rzeczy do jedzenia. O, jest jakie piękne! No słuchajcie, tak podać chleb, to jest naprawdę sztos. Wygląda to przepięknie, więc jakby jeżeli reszta dań będzie tak podana, to ogólnie ja już jestem zachwycona. Tutaj za danie główne trzeba zapłacić od 70 zł do 100, więc jest to ogólnie całkiem duże jak za główne danie. Mamy przystawki niestety za 50-70 zł, więc to już jest całkiem sporo. Zobaczymy, ile nas wyjdzie jakby cały rachunek, ale na razie ceny są raczej z tej górnej półki. Jeszcze to, co zauważyłam, to to, że w zasadzie nie ma tutaj muzyki. W sensie jedyna muzyka, która dochodzi, to jakby z takiej części kuchennej. Tak jak to była, wiecie, dla ziomeczków, którzy tam siedzą na kuchni i gotują, a tutaj się siedzi w zupełnej ciszy. I nie wiem, czy to przez to, że jesteśmy jedynymi osobami, czy przez to, że po prostu ja nagrywam i chcą się starać, czy po prostu tak jest, ale dostałyśmy kolejne takie poczekadełko, które w teorii wydaje mi się, że jest jako dodatek. Dobra, obśmieniłam się już. Ojo. To jest jak topiony ser. Trójkątne serki w sklepie są takie w kółku i w środku są trójkąty, to dosłownie moglibyście sobie ugryźć i to jest to samo. W środku jest żurawina i ja się do tego jeszcze nie dogryzłam. Ta żurawina bardzo dużo pomaga, bo wtedy się robi takie trochę bardziej kwaskowate i to nie jest sam ser. Ja bym tego nie jadła i pewnie jakby to kosztowało 20 zł i ja bym wiedziała, jak to kosztuje, to na pewno bym tego nie zamówiła. Zamawiamy tutaj szamę tak mniej więcej pewnie za 170 albo coś takiego złotych za osobę i pan nam mówi, że jak nie będziemy jeść tego, to przystawki nam przyjdą, że musi gdzieś to położyć i że kuchnia się ogólnie śpieszy i że chce sobie pójść. Ja mam takie, aha, fajna restauracja. Dobrze, że nam wszystko tłumaczył i tak dalej, ale mimo wszystko jakby rozumiem. Okej, więc teraz czas na próbowanie chlebka i masełka. Ja sobie zrobiłam tak, że na każdym chlebku mamy trzy rodzaje chleba, więc na jednym chlebku mam jasne masło, na drugim chlebku mam zielone masło i mam jeszcze trzeci ciemny chlebek i to będzie do oliwy. Więc ja bym zaczęła sobie od palonego masła. Nie wiem, czy czuję różnicę w smaku od zwykłego masła. Dobra, próbuję zielonego. Słona. Tak? Dobra. Ciemny chlebek i maczanko w oliwie. Bardzo mocna w smaku, ale chyba bym jej nie jadła. Taka jest bardzo... Bardziej jak olej rzepakowy. No, tak, jak olej rzepakowy. Ale teraz czas na przystawki. Jeżeli chodzi o wygląd tego, no to mój śledź to jest naprawdę sztos. Mamy tutaj jakąś sałatkę taką a la ziemniaczaną jeszcze z jabłkiem. To w ogóle jest chyba szczaw zajęczy czy coś takiego. A druga rzecz wygląda tak. I tutaj jest ciasto,
różnego, tu jest różne sesto, tu jest różne. To jest jakby takie francuskie, w środku są grzybki. Przerywam ten film kolejny raz, bo pan kolejny raz przyszedł i powiedział nam, że musimy jeść szybciej. Cyril spojrzał nam w talerze i powiedział, jeszcze nie ruszyłyście, bo ogólnie to kuchnia. Jezu, po prostu. To jest kwestia tego kelnera, pewnie, albo coś, nie wiem, może ma zły dzień, ale przez to ja nie wrócę tu już. Czuję się tak ponaglana i czuję się tak niefajnie. Okej, okay, próbujemy, jak to smakuje. Ten świeci jest taki, że nigdy tak nie jadłam, bo on w ogóle jest taki mega różowiutki, wygląda trochę jak stek, ale smakuje rzeczywiście jak taki, wiecie, nasz śledź. Nie wiem, czy bym zamówiła jeszcze raz. Skończyło mi to cały czas spada. Nie wiem, czy bym zamówiła jeszcze raz, ale jakby to jest taka, wiecie, no kuchnia regionalna. Zależy, jak ktoś lubi śledzia i jabłka. Nie bierze. Więc ja bym oceniła mu przystawkę 4 na 5, bo jest naprawdę ładnie podana, smakuje jest okej, okay, ale nie jest to hit. U ciebie ocena? 3,5 na 5, bo grzyby są trochę niedosolone. Teraz pan nam przyniósł coś przed daniem głównym na oczyszczenie kubków smakowych. Mus z dzikiej róży, jakiś ocet, olej i chmiel marynowany. Tu na dole jest żelek. Pan chyba mówił, że to jest sorbet. Sorbet. To jest mega dobre. Mega dobre. No. Sorbet plus żelek plus ocet. O dziwo, mega dobre. Lepsze niż przystawka. Przyszły dania główne i przyszedł mój pasternak z figą, znaczy zaraz, figa z makiem, z pasternakiem i przyszło w zupełnie innej formie niż myślałam. Pasternak, słuchajcie, wygląda go jak pietruszka, nie? Jakby z korzeń. I ja sobie wyobrażałam, że to będzie leżał, taki, taka pietruszka będzie leżała i na to będą rzeczy. A to wygląda w ten sposób. Mamy to naprawdę w fancy wydaniu, tak jak całą resztę. I pasternak jest ogólnie tutaj, ta biała część. Tutaj jest mus z figi i tutaj jest, a nie, zaraz, tu jest chyba pasternak, a tu jest mus z figi albo na odwrót. Ale jestem mega podekscytowana, bo bardzo, bardzo chciałam tego spróbować. A tutaj mamy rybę zapieczoną w cieście z jakąś sałatką na górze i kawiorem. I Paula jest przerażona. Nie było napisane, że tam jest kawior. Wow. Wali tak rybę. Żaje. Bo tu masz rybę w środku i rybę na zewnątrz. To jest, a ja mam pasternak. Wygląd ogólnie jest naprawdę spoko. Wygląda naprawdę fancy i ładnie, ale zobaczmy jak... smak. Ja zamyślałam, jak smak dokładnie. W teorii wygląda to trochę jak ciasto. To jest jakby sos tutaj z dołu. Tutaj właśnie mam pasternak i tu jest jakaś tam figa, krust z maku i w ogóle. Trochę tak jakby zrobić bardzo, bardzo gęste puree z batatów. Bo jest to słodkawe, ale bardzo delikatne, właśnie złamane makiem i figą. Nigdy czegoś takiego nie jadłam, w sensie nigdy nie jadłam takiego połączenia smaków. Jeździłam sobie po świecie, ale czegoś takiego nigdy nie jadłam, więc to jest bardzo duży plus dla osób, które chcą zjeść coś takiego fancy, czegoś, czego naprawdę nie znajdziecie nigdzie indziej, więc okej. Okay. Smaku takie samo z siebie po prostu, muszę ocenić od 1 do 5. Wydaje mi się, że 3, bo trochę nie ma tutaj nic szczególnego, ale sama forma i jak gdyby to, że to jest figa z makiem, z pastynakiem, to jak gdyby to jest 5 dla mnie. Co tam u ciebie? Odkładałam ten moment, patrząc na Agę, jak testuję, żeby jak najpóźniej sobie to spróbować. A mam stresa. Te twarde to nie jest prawdziwy kawior, te miękkie to jest kawior. Bo tu jest też sztuczny. Okej. Okay. Nie przeszło. To chyba znaczy, że kawior zostanie zrzucony z dania, ale w środku jest pyszna rybka podobno. Mega dobra ta panierka. Ryba też jest bardzo dobra. Okej. Okay. Czyli samą rybę bez... Samą rybę, 5 na 5. Okej. Okay. No to jest bardziej coś, żeby spróbować czegoś takiego, czego nigdy nie jedliście, a nie na przykład najlepsza rzecz, jaką w życiu jedliście. Już wam pokazuję, jak wyglądają desery. Więc u mnie był ten miód jakby z rokietnikiem. Ta gąbeczka właśnie podobno jest z miodu. Tutaj mamy taki mostek z miodu też. Tutaj jest właśnie sorbet z mirabelki. Chyba to są jakieś orzeszki. Tutaj jest słonecznik. Tutaj wszędzie jest polany jakby miód. No i właśnie to jest mega ciekawe, bo to jest niby czekolada, ale też jest z propolisem, więc to wygląda naprawdę sztosowo. I teraz zobaczcie na drugi deser, który jestem pewna, że będę jadła też. To jest mus ze słonego karmelu. Tutaj mamy ciasto filo i tutaj jest sorbet z rukietnika. Ogólnie deserem jestem mega zajarana przez to, że wygląda super i ma bardzo ciekawe składniki, ale zobaczmy znowu jak ze smakiem, bo wiecie, ktoś może coś wymyślić, ale to wcale nie oznacza, że będzie dobre. Pachnie bardzo miodowo, ale też czekoladą. Trochę jak słony karmel, a trochę właśnie jak taki mus czekoladowy, tylko bardzo słodki, właśnie taki miodowy jakby. Oj, jeszcze tak... O Jezu, to jest naprawdę gąbka. To naprawdę jest gąbka. Albo jak chlebek. Okej, okay, to jest coś ale chleb. To jest jedna z dziwniejszych rzeczy, którą jadłam. Więc rzeczywiście to miejsce jest super na bardzo dziwne rzeczy do jedzenia. Może taki karmel jest w sensie, wiesz, z tym między.
Nie wiem, to jest tylko składa. Tu mamy jeszcze ten sorbet z mirabelki. Mega dobry. Podanie na 5, smak na 5 i w ogóle pomysł na 5. Wow. To smakuje jak kajmak. 4,5 na 5. Zmieniłabym tylko ten kajmak. A tak okay. To i to. Dostałyśmy właśnie rachunek. Jeżeli chodzi o to, ile zapłaciłyśmy za dwie osoby, to wyszło dokładnie na rachunku 523 zł. Więc to jest taka rzeczywiście bardziej fancy kolacja raz na jakiś czas, jak sobie idziecie na jakąś okazję. Nie były to najlepsze smaki w moim życiu absolutnie, ale experience i jak gdyby próbowanie nowych rzeczy jak najbardziej na plus. Więc ogólnie bym oceniła całość na 4. The next day. Kolejny dzień, kolejne miejsce. Akurat w tym momencie, jak włączyłam kamerę, zaczęło delikatnie padać, ale mi to nie przeszkadza. Kolejne miejsce też jest kultowe, też jest to ala taki street food. I to jest miejsce, do którego się jeździ, jak na przykład do Torunia po pierniki, to tutaj się jeździ do Gdyni po rybki. Są gdyńskie rybki i ogólnie uważam, że nazwa jest mega cute. I słuchajcie, to jest podobno coś, co jest połączeniem gofrów z biszkoptem, z różnymi nadzieniami, które są każdego dnia jakby inne, po prostu idziecie i nie wiecie, co będzie do wyboru. No więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, gdyńska rybka. Chyba będziemy pierwszymi klientkami, bo dosłownie 2 minuty temu otworzyli sklep. Pan teraz nakłada ciasto! Ale czad. Dobra, zobaczcie w ogóle, jaka jest oldschoolowa ta gofrownica. W sensie ona jest taka stara, że ja widzę tą starość. To jest pewnie taka mega żelidna. I dla mnie akurat jest spoko to, że można sobie podejść i od razu się tutaj za szybą właśnie widzi, jak ktoś coś robi. O, nadzieję. Jabłko jest. Czy to jest wiśnia? Tak, o, wow. O Jezu, ja kocham wiśniowe. A, czyli teraz się to zakrywa. O. Pani zapytała, chcesz taką rybkę? No nie wiem. No dobra, ja też chcę. 1926. Tradycja. Dzień dobry. Jak widzieliście, jesteśmy totalnie zajarane tym, co się tutaj dzieje. Ej, macie też na słono? Jezu, zobaczcie, jest szpinak i są pieczarki. Mamy wiśnie, powidła, twaróg, brzoskwinie, czekoladę i miniaturowe rybeczki. O, te są bez cukru. Czy jest ciasto bez cukru, czy wszystko i na dzień jej ciasto? Wow. Jeszcze porzeczka. No. Pokazywam wam właśnie, że na drzwiach był 1926 i podobno właśnie receptura na te rybki jest od tego roku. Więc wiadomo, że się zmieniły pewnie jakieś rzeczy i dodatki, ale jakby bardzo, bardzo stary przepis. I tutaj w środku też właśnie wygląda tak mega, wiecie, staro, bo jest, no zobaczcie, jaki kącik w ogóle z patelnią, z garem. Tutaj jest taka piękna wystawka. Dzień dobry. Mamy rybkę. Ale mega. Więc słuchajcie, nawet dla samego wystroju warto tu przyjść, bo jest naprawdę przepiękny klimat. Jedna rybka, słuchajcie, kosztuje 6 zł albo 7, w zależności od tego pewnie jaki smak. I te małe są na wagę. Weźmiemy dwie waniliowe. O, widzę, że pani zauważy, że jakieś ładne nam wybrać rybki. Dziękujemy bardzo. Ale miła pani. Większość smaków była dostępna w cieście waniliowym i były dwa z czekoladowym, więc wzięłyśmy rybkę, która jest, z tego co pamiętam, z wiśnią i właśnie jest z czekoladowym ciastem. Tutaj jeszcze przed chwilą przyszły gorące z pieca. Jagodowe i jabłkowe. Więc oczywiście zaczniemy od tych, które są na gorąco i rzeczywiście, słuchajcie, no moim zdaniem to przypomina właśnie te taijaki, tylko po prostu to jest inny kształt, bo to jest taka gdyńska, polska rybka, a taijaki są z kształtu jak gdyby tej ryby tai po prostu. Pachnie jak ciasto takie trochę naleśnikowe, trochę jak na racuchy. Ale chrupiące. Taki biszkopt, tylko bardziej gofrowe. Aż mam ochotę od razu spróbować takiej dużej rybki. Nie pamiętam, która ma który smak. To jest chyba rabarbar. O, wow. O, ja. Czuć rabarbar. Jest trochę kwaskowate, trochę słodkie. Jest po prostu perfekcyjne. W sensie, naprawdę, nadzienie jabłkowe bym powiedziała, że takie... Dobre. Rabarbar na pewno lepszy. Tu bym dała chyba taki 5 na 5 albo 4,5 na 5, bo nie wszyscy lubią rabarbar, ale ogólnie mega fajne. Wow. To jest jej taka jagodzianka. No. Jak to nie pachnie. Jagoda jest takim sztosem, proszę pani, pyszna. Numer 1 na razie. Okay. Nie wiem, jaki to jest smak, ale go przełamię. Też ciemny, może to jest czekolada. Wolę jagodę. Ja też, bo ja bym powiedziała, że to nie jest czekolada. To jest taki budyń czekoladowy. No. To jest wanilia. Wanilia? Mhm. Budyń. Budyń. Budyń waniliowy, ale to akurat dla mnie jest spoko. No, budyń czekoladowy? Ja uwielbiam budyń. Dobre. Ale i tak dla mnie jagoda lepsza? Jagoda wygrywa. Aha. Do tej pory.
Znowu coś ciemnego. Czy to nie jest... Powidła! Ja kocham powidła i w ogóle sama aż robiłam powidła w domu, więc zobaczymy, jaki to ma smak. Ja nie jestem fangą. Znaczy w sensie jest okej, ale jagoda jest zdecydowanie... Biały mak. Na początku bym mogła powiedzieć, że nawet wygląda jak marcepan, ale widzę, że to jest rodzynka, więc jak ktoś z was nie lubi rodzynek, a jest dużo takich ludzi, którzy mają takie rodzynki no, to może nie być to. O, jak makowiec smakuje. Ja ogólnie lubię makowca, ale tego się nie spodziewam. Makowiec w kształcie rybki. Uwaga, czas na czekoladowe ciasto z wiśniowym chyba wkładem. O nie! Złamało się tu, ale ej, tu jest cała wiśnia. To jest sztos, jakby wygląda to przepięknie. Fróżelina. I czuć mocno takie kakaowe ciasto. Super, ale mimo wszystko nie przebija jagody. Nie wierzę, że to mówię, bo ja kocham wiśnie. Dla mnie wiśniowe rzeczy są najlepsze. Kolejna rybka, kolejny smak. Znowu twarda. Faruk. To są jakby dla mnie prawie same rodzynki. I tym razem muszę powiedzieć, że... Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, tutaj pani jest taka kochana, opowiada nam historię o całym sklepie, że to wszystko jest robione ręcznie. W ogóle mega, my tu siedzimy, a pani jeszcze, o tutaj jeszcze macie świeże rybki z pieca. Mamy 4 gorące rybki z wiśnią. O wow, i one jeszcze parują. Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy. Ostatnia wielka ryba. Ona jest bardzo mięciutka, więc to pewnie jest dosyć płynny jakiś środek. Więc zobaczmy. O! A, to jest jedyna słona! Tak patrzę, jak to dziwnie wygląda. Dobrze, że się na mnie trafiła w trakcie pomiędzy czekoladą. Serio, to jest ostatnia ryba, więc w zasadzie nawet chyba dobrze. Ciasto jest zdecydowanie bardziej miękkie niż w tych słodkich. Nie wiem, czy to jest kwestia ciasta, czy to jest kwestia nadzienia, ale w ogóle cała rybka jest taka bardziej... Ciekawe, no bo ciasto wtedy też nie może być słodkie, więc na pewno jest troszeczkę inne. Ciasto nie jest słodkie. Wydaje mi się, że mam konkluzję w ogóle wszystkich rybek, słuchajcie, teraz mi naszło. Jak są na ciepło, to jest totalny sztos, chyba nawet niezależnie od smaku. A jeżeli są na zimno, to już bardzo zależy od waszych preferencji. Teraz ta pieczarkowa jest taka okej, ale bez przesady. Natomiast jak dostałyśmy jeszcze ciepłą wiśnię, to była też mega wielkim sztosem. I bardzo, bardzo polecam ze względu na historię tego miejsca, na to, że naprawdę są tanie, kosztują 6 zł za rybkę, więc jest to hit, a są przepyszne i kultowe, więc jak najbardziej zasługują na miano miejsca do odwiedzenia w Gdyni. Kolejne miejsce jest, jak widzicie, w tym pięknym bloku i znowu mamy takie klimaty PRL-u, trochę starych, dawnych czasów, bo uwaga, uwaga, jesteśmy przy Pyra Bar. To nie jest taka typowo gdyńska miejscówka, w sensie to nie jest z Gdyni, tutaj nie założyli tego gdynianie, ale jest to jedna z najbardziej popularnych miejscówek, do której po prostu gdynianie chodzą, dlatego że to ma po prostu najwięcej opinii, prawie najwięcej opinii na Google i sprawdzimy dlaczego. Wszystko jest tu związane z ziemniakami. Wchodzimy do Pyrolandii, Pyra Bar. Ej, ale mega fajny wystrój, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się takiego kolorowego wystroju, jak tutaj wchodziłam. Zobaczmy menu teraz. Ja chcę widzieć pyrę w każdym wydaniu. Ej, są kubki takie piękne, stare, Pyra Bar. Mega. Pyra Bar menu i zobaczcie ten durszlak, który jest jakby lampą troszeczkę. Ogólnie wygląda mega fajnie. I po rozłożeniu menu wygląda w ten sposób. Przez to, że jesteśmy w Gdyni, to bardzo mi się podoba jeden pomysł. Śledzionko, dlatego że jest to ziemniak z pieca i śledź w śmietanie, u góry konserwowe jabłko, cebula. Śledzionko szare, wegajarskie, same placusie i bakowicie. Dokładnie. 83 zł. Mega mi się podobają te kubki, w których się dostaje kompocik. To jest akurat kompocik na zimno, pani wyjmowała z lodówki, z gabloty po prostu. Więc od razu sobie załyczę i zobaczę. O, a jak domowym. Jabłko, jakaś czarna porzeczka, coś takiego. Słodki, ale dobry. Dobry. A few minutes later. Mniej więcej po 10-15 minutach przyszły nasze dania i są podane trochę inaczej niż myślałyśmy, ale już wam pokażę, jak wyglądają. Ja myślałam, że to będzie tak, że będzie cały ziemniak, który będzie jakby przekrojony na środku i do środka będzie wpakowana właśnie ta sałatka, a tutaj po prostu są połóweczki i sałatka jest oddzielnie, po prostu się pewnie kroi i je, więc to jest rzecz numer jeden. I rzecz numer dwa to są właśnie te szare kruchy i normalnie, w sensie w takiej regularnej
wersji są z boczkiem i pewnie z taką omastą. A tutaj mamy jakby kluchy takie szare z wody, ale jeszcze podsmażane. Kapusta kiszona, jakieś inne sałatki na górze. Nasze mini placuszki wyglądają w ten sposób. Nie wiedzę, czemu mam ochotę zacząć po prostu od zwykłego placka. Nie wiem, czy to słyszeliście, jakby jestem w barze z ludźmi, ale on tak pięknie chrupie, więc ogólnie jest naprawdę takim zacnym plackiem. Jest to taki, okej, placek zmiaczony, ale ja mam zdecydowanie lepsze. Więc ten jest taki po prostu trochę bardziej glutowaty, mniej się czuje ziemniaki, tylko po prostu taki ciasto. Teraz czas zabrać szarą knuchę, bo naprawdę jestem jej tak ciekawa. W ogóle jaka wielka ta knucha jest, serio. Nie są jak babcinie. W ogóle nie mają smaku. Ej, chyba mi nie smakują. Więc szarej kruchy w wersji jarskiej może. Nie wiem, czy to jest coś, czy to coś zmienia. Nie za bardzo polecam. Ale pieczony ziemniak ma dużą szansę na to, żeby był dobry. Ta skórka jest mega chrupiąca, więc ogólnie tutaj mam duże oczekiwania co do tego ziemniaka. Jakoś mi strasznie śledzicie, jak słuchajcie. Uwaga. Pachnie pięknie. Ta sałatka śledziowa jest 100 razy lepsza niż w tym białym króliku. Naprawdę. Fajnie pieczony ziemniak. No i z tą sałatką super, bo ta sałatka jest, wiecie, słona. Śledź jest słony, jest takie mega intensywne. Wow. Na to bym przyszła drugi raz, na całą resztę nie. Więc tutaj trzeba dobrze patrzeć, jaką pyrę się wybiera. Ale umówmy się, wielki talerz za 28 zł. Już wiem, dlaczego jest to odwiedzone miejsce. Ta sałatka naprawdę jest hitem. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Mamy świeży koperek. Naprawdę jest tak po babcinemu. Akurat to jest mega fajne. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie zobaczyć takie odcinki z innych miast w Polsce albo w ogóle na świecie. Właśnie takie testowanie kultowych albo takich wiralowych miejsc. No i oczywiście pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty widzimy się w każdy piątek. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!